Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 15 listopada 2013 roku odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Artysta nauczycielem sztuki i animatorem kultury. Znani polscy twórcy nauczający w szkole średniej. Organizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Przed rozpoczęciem obrad udało nam się porozmawiać z organizatorami konferencji, dr Bernadetą Stano oraz profesorem Piotrem Jarguszem. No, liczymy na obecność artystów, edukatorów, animatorów, ale przede wszystkim naszych studentów z edukacji artystycznej i z innych kierunków, dlatego że chcemy mówić między innymi o tym, co ich najbardziej interesuje, czyli o ich przyszłości, o ich możliwościach na rynku pracy, o tym, jak można się dzisiaj odnaleźć. Także referaty są między innymi związane z edukacją artystyczną. Ponadto do historyków sztuki na pewno, bo ostatni panel popołudniowy jest poświęcony nieżyjącym już artystom, którzy pracowali w szkołach średnich. Także myślę, że specjaliści, którzy się zajmują XIX i XX wiekiem historią sztuki, tutaj przyjdą do nas posłuchać. A jak wygląda współpraca ze studentami? Czy studenci też włączyli się jakoś w organizację konferencji? Mamy trójkę studentów, którzy od kilku lat już współpracują z nami przy organizacji właśnie konferencji. Natomiast będą tutaj występowali nasi absolwenci, którzy skończyli edukację artystyczną albo grafikę w ostatnim okresie i którzy odnaleźli się właśnie w tym na tym współczesnym rynku pracy albo stworzyli jakieś własne propozycje, albo po prostu pracują w szkole z dużym powodzeniem. Jak połączyć bycie artystą i bycie nauczycielem? To może panie profesorze? Myślę, że status wiecznego ucznia jest nam dany. Natomiast relacja mistrz i uczeń jest relacją, która musi być właściwie wzięta pod największą ochronę. To jest relacja całego dziedzictwa kulturowego. Przekaźnika, którego jeśli się zatraci się gdyby sens przepowiadania mądrości świata, szukania. Ja mogę przypomnieć taką anegdotę buddyjską, kiedy uczeń zapatrzony w swojego mistrza, widzącego w nim mistrza i guru, słyszy od tego mistrza: wiesz, ty nie patrz na mnie, ja jestem tylko sprzedawcą wody nad brzegiem rzeki. Ty masz iść do źródeł. To jest rola mistrza, żeby był, a w którymś momencie, żeby zniknął. Dzisiaj też jeszcze wystawa o 18 w galerii. Co tam będzie prezentowane dzisiaj? Te dwie wystawy, dwie małe kolekcje, ale największe kolekcje i najlepsze kolekcje są zawsze kolekcjami małymi. Pokazujemy wybór prac, między innymi pani Edyty Monsior, absolwentki edukacji artystycznej. Pani ma duże osiągnięcia w sensie jak gdyby mądrości sztuki, to nie chodzi o liczbę wystaw. Więc trzy małe kolekcje, gdzie wiszą prace Edyty Monsior, absolwentki edukacji artystycznej, Aleksandry Kolobius, również z tego kierunku, pani Elżbiety Kuźniar i Marty Włodarskiej. To są bardzo piękne kolekcje, a jednocześnie kolekcje ludzi, którzy odnaleźli się, swój sens, swój byt zarówno w roli mistrza, jak i wybitnego animatora sztuki. One są tego dowodem. Jednocześnie jest to dowód na możliwość bycia w tych dwóch odsłonach szczęśliwym, bo jak znam pani, one są spełnione. Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.